Każdy, kto nie żył w ostatnim czasie w jaskini, wie, czym jest mem. I memem może być w zasadzie wszystko. Scena z gry, filmu, czy też bajki. A nawet ty czy ja możemy stać się memami, jeśli odwalimy coś głupiego w internecie. Ale my dzisiaj przyjrzymy się konkretnie memom z kreskówek i bajek. I się zastanowimy m.in. czemu postać z bajki z 1988 roku po 30 latach wróciła do życia. Oraz też dzisiaj się zastanowimy, czemu ludzie robią memy z bajek czy też kreskówek. A więc zacznijmy od tego, że niektórym firmom, pod których prawami autorskimi są jakieś postacie, może im się to nagle nie spodobać, że jedna z ich postaci stała się memem. I na przykład grupa wersja Królika Bugsa nagle zostanie zastrzeżona. Tylko po to, by ludzie nie robili sobie z tej postaci memów. Tylko no tak jakby to jest internet i internauci mieli to gdzieś. I sama sytuacja zaczęła wyglądać komicznie. I nie dość, że gruby królik stał się memem, to jeszcze Warner Brothers też tym ruchem stało się memem. Więc tutaj zmierzam do tego, że każda jedna klatka animacji, czy też filmu animowanego, może stać się memem. Jeśli ktoś uzna to za śmieszne, lub że po prostu taka mina postaci idealnie wpasuje się do jakiegoś komentarza. Tak więc jak widzicie, walka z tym, że wasza postać stała się memem, nic wam po prostu nie da, bo przy okazji wy sami staniecie się memem. Tak więc jeśli o to chodzi, dlaczego każda postać animowana może zostać memem, to możemy sobie tutaj wyróżnić kilka powodów. Pierwszym z tych powodów jest to, że sama animacja mogła zostać stworzona bardzo beznadziejnie i ona wygląda tak tragicznie, że to jest po prostu aż śmieszne. I tutaj dobrym przykładem jest Spider-Man z lat 60. Kolejnym powodem, czemu jakaś animacja zostaje memem, jest to, że w niej mamy totalny brak logiki, który jest aż tak wielki, że to potrafi nieźle rozśmieszyć ludzi. A najlepszą animacją, w której po prostu nie możemy się doszukać logiki, to jest SpongeBob Kanciastoporty, w którym mamy straż pożarną oraz ogniska pod wodą. Zresztą z braków logiki w SpongeBobie nagrałem już osobny odcinek. Następnym powodem, dlaczego coś się staje memem, to jest to, że taki film czy animacja nagle jest wiralem na TikToku i YouTubie. I właśnie w taki sposób przechodzimy do doktora Livesley, który to stał się całkiem niedawno memem w Polsce, jak i za granicą. Ale on już z dobrych kilka lat temu był memem w Rosji i innych rosyjskojęzycznych krajach. A czemu on nagle stał się memem? Otóż dlatego, że w końcu go zaczęli tłumaczyć z cyrylicy na nasze. No i sama postać, jak i jej kompanii, wyglądają strasznie komicznie. Oraz taka postać jest łatwa do obróbki, żeby ją wkleić na green screen. I na przykład zrobić taką przeróbkę, jak te postacie bronią Bombsa i Dubę na Daście dwójce w CS-ie. Do tego, jak dołożycie piosenkę Ghostface, która idealnie pasuje do ich chodu, macie przepis na wiralowego memika. Ale czemu akurat CS i Dr. Livesley? A więc sama bajka pochodzi z Rosji i można w niej znaleźć dużo dziwnych wstawek, których zazwyczaj w bajkach nie ma. A takie wstawki idealnie pasują do wycięcia i wklejenia gdzieś. A jedną z bardziej popularnych gier w Rosji jest właśnie CS. A jeśli ktoś grał w CS-a, ten wie, że Ruscy byli zmorą niejednego meczu. A jeśli nie robili za hakerów, to robili za drące się dzieci. Sam mem w Rosji był popularny bardzo dawno temu, bo ta postać u nich była niczym u nas Scooby-Doo, że wiele pokoleń na tej bajce zostało wychowanych i wszyscy znali tą postać, która wzięła się z książki Wyspa Skarbów z 1883 roku. No i generalnie do momentu, aż ten mem nie został przetłumaczony na angielski, nikt na zachodzie o takim memie nawet nie słyszał. Aż w końcu ktoś to przetłumaczył i nagle wszystkie memiki zaczęły do nas spływać. I stąd ta sowiecka bajka nagle zyskała drugie życie jako mem. Bądź co bądź, memy generalnie są śmieszne, do momentu, aż one nie robią się creepy i ktoś nie pójdzie o krok dalej i nie wstawi takiej postaci do gry horrorowej, jaką jest na przykład Five Nights at Freddy. I sama postać moim zdaniem jest tutaj dużo straszniejsza niż jakikolwiek animatronik. I generalnie, jak sami widzicie, bajki, jak i animacje mogą robić za memy w szerokim aspekcie, gdyż to może być po prostu wycięta jedna klatka, do której dopiszemy jakieś zdanie. Lub taką postać możemy wyciąć i wrzucić na green screena. I poniekąd z taką postacią możemy zrobić dosłownie wszystko. Do tego, jeśli coś wygląda dziwnie w animacji, to też to zaraz stanie się memem. I jeśli jakaś scena pasuje do kontekstu sytuacji, to też memiarze zaraz ją wychwycą. Tak więc podsumowując to, jeśli postać ma dziwny wygląd lub zrobi coś dziwnego w jakiejś scenie i taka scena wpasuje się do jakiejś sytuacji życia, to prawdopodobnie to się stanie memem. I z memami nie ma co walczyć, gdyż one żyją własnym życiem i po jakimś czasie coś innego weźmie i je zastąpi. Mam nadzieję, że udało mi się wam pokazać, czemu to bajki, kreskówki oraz animacje stają się bardzo często memami oraz skąd się wzięła popularność postaci doktora Livesley. I jeśli odcinek ci się spodobał, to zostaw tutaj łapeczkę w górę oraz subskrypcję. No i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, na razie, cześć, do następnego.